Dziedzictwo. Zeyer umrze i zastąpi ją siostra największego wroga Yamana. Spieszmy się kochać serialowych bohaterów. Twórcy Dziedzictwa mają dla nas dość przykrą niespodziankę. Love story Yamana i Zeyer śledzić będziemy tylko przez 2 sezony, a potem jej miejsce zajmie inna kobieta, której, co ciekawe, nie gra turecka aktorka. Dziedzictwo. Zeyer umrze, a Yaman znajdzie nową ukochaną. Siła Turkoğlu, czyli aktorka wcielająca się w postać Zeyer, odeszła z obsady pod koniec 2. sezonu, a jej bohaterka została uśmiercona. Wydarzy się to dokładnie w 216 odcinku według tureckiej numeracji. Gwiazda twierdziła ponoć, że była mobbingowana i zmuszana do pracy w trakcie choroby, przez co ostateczne postanowiła rozstać się z produkcją. W trzecim sezonie Dziedzictwa Yaman wróci zatem do swojego dawnego stylu bycia, będzie oziębły i bezwzględny. Wewnętrzny lud stopnieje jednak pod wpływem niejakiej Nany Mariam, pięknej kobiety, która przybędzie do rezydencji jako nowa opiekunka Yusufa, który po śmierci Zeyer przestanie mówić. Nana będzie bardzo ciepłą i życzliwą osobą, z mroczną tajemnicą. Okaże się bowiem, że jest ona siostrą największego wroga Yamana, Azisa, ten z kolei pojawi się w 346. odcinku i pragnie sprawiedliwości za to, co go spotkało. Nanę i Yamana połączy jednak silne uczucie, które, wszystko na to wskazuje, pokona wszelkie przeciwności. W Nanę wciela się gruzińska aktorka Nanuka Stambolishvili, która mocno przypadła do gustu widzom. Jej relacja z Yamanem też cieszy się popularnością, choć wielu widzów wspomina z utęsknieniem Zeyer.